Kurde! Filipka! Chuj w dupę! Filipka! Jeden cel mi przyświeca, kałak to się nabija. Chuj w dupę BDS-a i lecę teraz prawda, i lecę teraz prawda. U kiedy wchodzi Filip, daje przejebany baj. I to jest tak, ja to ten MC, mam wersy. Chciałem się z nim ustawić na walkę o pięści. I to jest tak, takie są gadki. Chuj z grubasem, wolał ruchać 14-latki. I to jest tak, yo! Leci tu Filip, mama ze skilli i mieć tak, że tu pierdala milić. Chuj z tym, mój skill może być lichy. Kurwa, miałem już kurwa ze 3 litry. I to jest tak, no dokładnie z wersem. Jak jakiś grubas się skruje, będzie jeszcze więcej. Najchujowszym raperem w Polsce jest chyba Filipek. On jest najchujowszym raperem? No kurwa, słyszałeś jego numery? Słyszałem, nie uważam, że one są najchujowsze. Są kurwa gównem jak... Całą masę są kurwa numerów. Gównem jak chuj. Człowieku, no jak on nawija? On nie ma w ogóle flow. Może teksty ma jakieś tam kurwa filozoficzne, gdzieś tam kurwa na tych jego studiach, czy gdzie on tam chodzi, to może szanują takie teksty. Okay. I fajnie, że są liryczne i tak dalej, techniczne, ale to nie ma kurwa w ogóle... wydźwięku. Znaczy ja rozumiem, że co, że po prostu nie buja cię jego flow. Że jest kurwa chujowy. Nie bać ciebie grubasie, od razu pozdrowini. Ty, który przy białasie, nie szczędzisz wazeliny. Wiem, że jesteś przy masie, ale mam to w kutasie. Szukałem cię na siłce oraz na naszej klasie. Piszę te wersy nogą, się przyzwyczajam MC, bo wiem, że po tym filmie skład mi połamie ręce. Mówisz, że mówisz prawdę? Wierz mi, rozumiem. Ja też ci powiem prawdę. Rap gra cię wykastruje. O, cześć, nie zauważyłem was. Z tej strony BDS2115. Szerzej znany jako pierdolony grubas lub pierdolony kurwa grubas. Dziś troszeczkę inaczej. Dziś, bowiem siedząc w mojej koszuli z chińskiej bawełny, wdychając olejek zapachowy o zapachu lotosu Cinquero, napisałem wiersz, a właściwie jest to tren. Tak, tak, jest to tren. Albowiem SB Mafia zabija. Przejdźmy do rzeczy. Tren 2115. Borys Przybylski. Filipku, słodki książę, wysłuchaj mego listu. Jesteś niczym gówno na łące, niczym lód na boisku. Się rozjebałeś, niczym żaba na liściu. Pieprzyk miał być nad chujem, a jest na twoim policzku. To chyba coś znaczy, Filip. Grubasie, białasie, masie, kutasie i klasie. Powiedz, być jeszcze bardziej chujowym da się, Filip? Zamknij mordę, kurwa łaku, błagam. Zamknij ten swój sezam. Dobrze, że nagrałeś filmik. Nie wiedziałem, że masz sezam. Co do złamań, Filip, nie martw się o ręce. Gdy ja słucham ciebie, mam złamane serce. I na sam koniec pozdrowienia dla słuchaczy. Jebać partaczy, każdy wie, kto jest nim raczej. Dziękuję, dziękuję. Sonet Milicki, ku pamięci BDS-a. Jam na liściu był jak żaba, na gałęzi był BDS. Gałąź jebła, drzewo jebło, myślałem, że się spierdolę. Ej, Borysku, powiem szczerze, Peter też wyniósł talerze. Miałem sprzątnąć burdel w chacie, lecz zbyt goszczy wiozą szmatę. BDS-ie, moje serce, Sweet wygląda z książką w ręce. Należy się w chuj owacji, żem cię pchnął do edukacji.
i trenujesz. Prop za wszystko, przewijało się boisko, połącz te dwa słowa czasem i się uda zrzucić masę. Gang! Wiesz, że jesteś dobry murzyn. Ciut za głupi, ciut za duży. Zgadza mi się wszystko zaraz. Tym murzynem rządzi białas. Piękny masz też pokój, Bedi. Wcale po nim nie czuć biedy. W chuj tapety na nim, bracie. Hashtag zuj na Snapchacie. Spędziliśmy w weekend Bezos, później byłem w Niemczech, kupowałem drogie ubrania. Teraz jestem tutaj, dobrze się bawię. Nie miałem czasu, ale. Mówiłem, że nie lubię niedokończonych spraw. Dobrze, że to nagrywacie. Wracam do domu i rozpierdalam tą kurwę. Powiem więcej. 28 gramy we Wrocławiu. Filip, jesteś zaproszony na ten koncert. Zacząłeś wojnę, chciałeś być bardziej znany, to będziesz przestrogą dla każdego głupca. Musisz być pojebany, odkąd się wybiłem, ciągle mnie zaczepiasz, a nawet się kurwa nie znamy. Jeśli nie dla fejmu, to głupku na chuj się wydurniasz. Wini mnie spytał o chujowy rap, to nasrałem tobie na ksywkę. Jak Białas ci powiedział to samo w twarz, to jakoś nie szedłeś na bitwę. Czemu? Bedisem Białasa, jabłko od jabłoni daleko nie pada, wiesz? Uważaj jak chodzisz, ja jestem tym jabłkiem, które spada tobie na łeb. Wprost, robisz chuj, nie jak chcesz bifu, mam więcej niż Bobby Burger. Więcej linii jak dziś znajdziesz w szkołach w typie numer jeden. Teraz w wywiadach będziesz zamykał mordę. Dzięki za łaka, pozdrowini. SB mafia powoli ma mały problem. Jak tu ludzi przeciągnąć na stronę świni. Teraz w wywiadach będziesz zamykał mordę. Dzięki za łaka, pozdrowini. SB mafia powoli ma mały problem. Jak tu ludzi przeciągnąc na stronę świni. Robisz jedno, mówisz drugie. Chcesz mnie sięgnąć, lecz nie umiesz. Wbijasz trzaski wciąż, taki mały siebie wino tu. Flow drewno, suko, masz tupę. Gadasz sierwo, bo jesteś w dupie. Rośnie ci nos, taki mały siebie wino tu. Taki mały siebie wino. Podłączaj mnie tu tego autotuna. Dzisiaj już Białas może zacząć płakać, bo odjebałem mu łaka, łaka, łaka. Kto ci pomoże, może blacha, blacha, blacha. Komentarz twoich disów, haha, haha, haha. Dzisiaj już Białas może zacząć płakać, bo odjebałem mu łaka, łaka, łaka. Kto ci pomoże, może blacha, blacha, blacha. Komentarz twoich disów, haha, haha, haha. Wielkie kurwa podciąłeś promo płyty i wyszło marnia. Jak miało, skoro pogrzebałeś się już na okładce. Jestem wybrańcem, daję ludziom nadzieję. Ty niespecjalnie, będąc szósty rok newcomerem. Mama wychowywała mnie sama, łajzo, mieszkam z nią, bo jej pomagam. To właśnie odpowiedzialność. Śmiesz się, że sprzedałem 3000? Ta, debiutów pierwsze 2000. Pisałeś to PTO, bo chciałeś bić się. Przyjechałem do Wrocławia zagrać koncert i zrobić kwipsie. Skoro mnie widziałeś, to dlaczego nie podszedłeś? Opowiadasz takie filmy, jakbyś to zdobył na piksie. Twoja nowa płyta brzmi jak pierdolony mixtape. Dziwnie się złożyło, że przy premierze zaczepiasz mnie na bitwie. Ludziom i tak powiesz, że ja jestem prowodyrem. Takim właśnie jesteś głównym populistą, kleju szpi. Bardzo fajny beef ze względu na to, że zderzenie trochę takiej szkoły bardziej, że tak powiem, korzennej, chociaż moim zdaniem Filipek nie jest na tyle dobrym raperem, co freestyle'owcem, a uważam, że jest freestyle'owcem o wiele lepszym niż raperem. Z przedstawicielem zupełnie nowego nurtu, zderzenie dwóch biegunów i... Jakkolwiek, ktokolwiek nie postrzega samego wyniku, bo wiadomo, że jedni będą sympatyzować ze stroną A, drudzy ze stroną B czy SB, akurat w tym przypadku, to takie klesze są dobre, bo są jakąś tam podstawą do dyskusji i do wyciągania pewnych wniosków, aczkolwiek no, nie jest to jakiś beef, który wydaje mi się wpisze się w kanony polskich beefów.